Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie. Chciałem powiedzieć jak zawsze o tej porze, ale dzisiaj pewne siły wpłynęły na program wschodni. Są takie sytuacje w przyrodzie, kiedy materia ulega skompresowaniu, zgniecieniu, wielkie siły działają na nią i wtedy wszystko się zagęszcza, ale może uda się jeszcze rozgęścić, jeżeli tak powiem, w nieliterackiej polszczyźnie. Wojciech Jankowski z Państwem się tymi słowy przywitał. Karina Wysoczańska realizuje audycję, a po drugiej stronie telefonu jest Paweł Bobołowicz, który mam nadzieję, że ciągle tam jeszcze jest, bo czeka na połączenie od 45 minut i pewnie biedaczyna już ma odmarznięte palce u stóp i rąk. Paweł Bobołowicz, czy nas słychać? Dzień dobry, tak, słyszę cię Wojtku świetnie i właściwie chyba jestem przede wszystkim tobie winien przeprosiny i całemu zespołowi, bo dzisiaj w sposób taki niespodziewany wyjechaliśmy z Kijowa i dlatego kwestia prowadzenia programu wschodniego spadła na ciebie, ale powód do wyjazdu był bardzo ważny, bo jest to w pewnym sensie kontynuacja, a może zwieńczenie naszej akcji Rok 1920 Pamięć w czasach zarazy. Z Dmytrem Antoniukiem towarzyszymy panu dyrektorowi Robertowi Czyżewskiemu, dyrektorowi Instytutu Polskiego w Kijowie, w wyjeździe do Bazaru. To miejscowość, której nazwa na Ukrainie mówi wiele, a być może w Polsce jest jednak zapomniana. To tutaj w 1921 roku, w listopadzie 1921 roku rozegrały się tragiczne wydarzenia, które właściwie w pewnym sensie można by było pewnie nazwać postscriptum naszego sojuszu z 1920 roku, że Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej tutaj stoczyła swój ostatni bój w ramach tak zwanego drugiego zimowego pochodu. Niestety bój z bolszewikami, który był bojem przegranym w dramatycznych okolicznościach, a żołnierze walcząc do ostatniego naboju przegrali tę walkę, a ci, którzy przeżyli, zostali rozstrzelani właśnie w miejscowości Bazar przez bolszewików. Z tych walk tylko niewielka część żołnierzy zdołała się wyrwać, zdołała się też przedrzeć z powrotem do Polski. Te wydarzenia z 1921 roku tradycyjnie w tym czasie listopadowym są upamiętniane w miejscowości Bazar, niewielkiej miejscowości na ukraińskim Polesiu, ale stoi tutaj pomnik, jest krzyż, jest mogiła, zbiorowa mogiła, w której spoczywają szczątki tych żołnierzy z 20 roku. Tak jak wspomniałem, z Dmytrem Antoniukiem towarzyszymy tej podróży i w tym miejscu dyrektorowi Robertowi Czyżewskiemu. Za chwilę właściwie już jesteśmy w drodze do miejscowości, gdzie bezpośrednio trwały walki, ale jeżeli Państwo pozwolicie, w taki nietypowy sposób, bo nie dysponujemy tutaj innymi możliwościami technicznymi, przekażę telefon dyrektorowi i dyrektor opowie o tych wydarzeniach i o tym miejscu. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście było tak, jak mówił redaktor Bobołowicz, możemy traktować te wydarzenia jako swoisty epilog wojny 20 roku. Polska zakończyła tę wojnę w październiku, wtedy podpisano rozejm. Armia ukraińska toczyła jeszcze przez kilka tygodni walki, cofnęła się i na kilka miesięcy została internowana na terenie Polski. I wtedy ci, którzy byli powiedzmy takimi najwierniejszymi z wiernych, postanowili wszcząć na nowo bój o Ukrainę, zostali wsparci przez polski wywiad. To wsparcie było niestety niewystarczające, ale to wsparcie rzeczywiście było. Byli nawet polscy oficerowie przy tych oddziałach ukraińskich, które przebiły się na sowiecką Ukrainę, próbowały podnieść tutaj powstanie, dotarły. To jesteśmy w tym momencie w prostej linii około pewnie ze 100-120 kilometrów od Kijowa. To już było dosyć daleko. Niestety fatalne warunki zimowe, złe wyposażenie tej armii, nie wszyscy nawet byli uzbrojeni, spowodowały prawdziwą katastrofę. Konne oddziały bolszewickie otoczyły tych ukraińskich żołnierzy, oni zostali rozbici. Tylko część sztabu się przebiła z powrotem do Polski. Reszta poległa w boju pod Łominkami. One są od owego bazaru na północ. A w samym bazarze sprowadzono tam jeńców i rzeczywiście rozstrzelano, przy czym w sposób wyjątkowo barbarzyński przeprowadzono potem na mogile paradę konnej brygady bolszewickiej, udeptując ziemię na tej mogile. Ja tylko powiedziałbym, że nasza obecność tutaj jeszcze nie jest przypadkowa z innego punktu widzenia, bo często mówimy, że armia ukraińska była tym sojusznikiem słabszym w wojnie 20 roku. Tu, pod Małymi tutaj w bazarze spoczywają też Polacy, którzy byli żołnierzami armii ukraińskiej. Bolszewicy przed rozstrzelaniem przeprowadzili śledztwo i takich 5 Polaków, 1 chorąży i 4 szeregowych są nam znani z imienia i nazwiska, są upamiętnieni na tym pomniku. Tak więc tutaj właśnie zjawiliśmy się również z kwiatami, 5 białymi, 5 czerwonymi różami. Chyba nikt do tej pory tych naszych rodaków nie upamiętnił. To jest 4 Podolaków i 1 Wołynianin.
żołnierzy armii ukraińskiej. Dziękuję Państwu. Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie. Czy panowie chcą jeszcze dodać coś o swojej wyprawie zimowej? Może jeszcze tylko powiem, tak żeby Państwo bardziej sobie mogli wyobrazić, gdzie jesteśmy. Wspomniałem, że jest to piękne ukraińskie Polesie, ale ten taki obszar, który jest najbardziej już zapomniany, opustoszałe wioski, niedaleko stąd jest ta też strefa czarnobylska, także to te tereny, które znane są, ale z całkowicie innego momentu historycznego. No dzisiaj przypominamy o roku 21, a w tym momencie o właśnie Dmytro Antoniuk, którego Państwo doskonale znacie też z tej naszej wyprawy czarnobylskiej. Wyciągnął licznik Geigera, który ma cały czas przy sobie i pokazuje, że jest, wszystko jest w porządku, nie ma tutaj żadnego skażenia promieniotwórczego, ale na wszelki wypadek takie urządzenie też ze sobą mamy. Myślałem, że będą informacje mrożące krew w żyłach, że tutaj jest promieniowanie, a jednak nie, wszystko wraca do normy. Dmytro nawet sprawdził pomnik w bazarze i wszystko było w porządku. Jaka pogoda? Wiem, że zmarzliście oczekując na połączenie, to znaczy, no, że już jest... Rzeczywiście to, co powiedziałeś na początku, jest nieprawdopodobnie zimno. Temperatura odczuwalna na pewno jest taka minusowa, chociaż widać pozamarzane kałuże, ale pewnie jest tak no, 0 minus 1, ale zrobiło się bardzo, bardzo chłodno w ciągu tej ostatniej doby. Zmieniła się pogoda. O, Dmytro znowu tutaj pomaga i pokazuje tym razem termometr. 0 stopni, ale na pewno temperatura odczuwalna jest zdecydowanie niższa. Na Dmytra Antoniuka zawsze można liczyć. Ja wiem coś o tym, bo kiedyś udzielił mi noclegu i to dość długo w czasie Majdanu. Czy to jest ostatni punkt waszej trasy upamiętniającej walkę Polaków i Ukraińców z bolszewicką nawałą? Nie, myślę, że to jednak nie jest ostatni punkt, szczególnie, że Dmytro już odnalazł kolejnych kilka miejsc, których nie udało nam się do tej pory upamiętnić i na pewno będziemy chcieli tam pojechać. Ostatnio mówił mi o 4 miejscach, do których jeszcze, a już pokazuje, że 5, czyli to też jest efekt między innymi rozmów z naszymi czytelnikami, z naszymi słuchaczami, także pomimo tego, że no, czasowo przemieściliśmy się do 21 roku, to jednak spróbujemy znaleźć następne miejsce. Ja przypomnę, że na stronie Instytutu Polskiego w Kijowie można zobaczyć mapę interaktywną, czy dotrzeć do linku do mapy interaktywnej tych ponad 100 miejsc, które w ramach akcji Rok 1920 Pamięć w czasach zarazy odwiedziliśmy z Dmytrem Antoniukiem, zobaczyć zdjęcia, jak wyglądają upamiętnienia, albo jak po prostu wyglądają miejsca, gdzie trwały walki w 1920 roku. Paweł Bobołowicz, na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Teraz okaże się, że nie jestem profesjonalistą, bo powinienem był przygotować dżingiel Radio UNET. O czym nie pomyślałem, jak wasza praca. Ostatnio słyszałem w serwisie, znaleźliście nawet polskiego dziennikarza, który świetnie mówi po białorusku, a to jest wśród polskich dziennikarzy rzadka umiejętność. Rzeczywiście, no, oczywiście ten nasz projekt białoruski trwa cały czas, szukamy nowych form, trochę wczoraj też Państwo mogliście słuchać na antenie Radia Wnet już redakcji polskiej wiadomości z Białorusi, to nasz zespół białoruski zaczął pracować w drugą stronę, można tak powiedzieć, czyli nie tylko informacje po białorusku, ale też informacje z Białorusi po polsku. No tak, nasz kolega, jeden z dziennikarzy też posługuje się, okazuje się, że posługuje się językiem białoruskim i taka rozmowa wczoraj miała miejsce na naszej antenie. To już nazwijmy go jakoś, skoro go chwalimy. Halo? Halo, halo, nazwijmy go, skoro go chwalimy. A czy nasz kolega Potocki? Michał Potocki, tak, po białorusku mówił, mówi też znakomicie po ukraińsku. Osoba, która od lat zajmuje się tematami wschodnimi. Też znajdujecie masę ludzi w Kijowie. Z waszych informacji zrozumiałem, jeżeli coś przekręciłem, to przepraszam, że w tej chwili 20 tysięcy osób z Białorusi mieszka w Kijowie. Rzeczywiście bardzo dużo osób przyjeżdża każdego dnia właściwie z Białorusi, przekracza granicę z Ukrainą w różny sposób. Wczoraj w godzinach wieczornych przeleciał samolot z Mińska, którym znowu kolejna fala tych osób, które uciekają, są zmuszone właściwie do ucieczki swojego kraju przed represjami, przybyła. Mówi się o 20 tysiącach, chociaż to są dane nieoficjalne. Na pewno pierwszą falą Białorusinów, która opuściła w ogóle kraj, to byli informatycy, którzy musieli wyjechać.
jechać, ale jednocześnie też mieli no, być może takie najlepsze warunki do tego, żeby z Białorusi wyjechać. Teraz kolejne fale osób poddawanych represjom, wielu studentów. No cóż, niektóre z tych osób rzeczywiście trafiają od razu do naszego zespołu, czy do naszego środowiska, które tutaj w Kijowie zaczyna funkcjonować, tego białoruskiego dziennikarskiego. Cały czas też są prowadzone akcje pod ambasadą Białorusi w Kijowie. Jest całodobowa, właściwie taka warta. Białorusini próbowali postawić pomnik upamiętniający wydarzenia z poprzedniego tygodnia i śmierć Bondarenki. Ambasada Białorusi protestowała, próbowała usunąć ten taki krzyż postawiony w tym miejscu, więc te osoby, które przejechały z Białorusi, które przebywają w Kijowie, całodobowo dyżurują, pilnują tego pomnika przy samej ambasadzie w Kijowie. No i wygląda na to, że ten ruch, niestety, te wyjazdy się nie skończą. No przypomnę, że na ten weekend znowu są zapowiedziane akcje protestów na całej Białorusi, a reżim Łukaszenki też nie chce odstąpić od fali represji. Fatalne wiadomości z czwartku, z piątku zatrzymano kolejnych dziennikarzy, także no, trudno się spodziewać, żeby reżim Łukaszenki zmienił swoją politykę. Trochę to tak wygląda, że te najbardziej, może nie najbardziej, ale że wiele osób, które sprzeciwia się aktywnie tym rządom, które są w tej chwili na Białorusi, że one po prostu będą powoli wypychane z kraju i że reżim będzie się ich pozbywał. Mówiłeś dobrego sformułowania, bo te osoby są praktycznie pozbawione jakiejś możliwości wyboru. Pozostanie w kraju oznacza po prostu, że trafią do aresztu. No z jednej strony można powiedzieć, że tak, to może w jakiś sposób osłabiać skalę protestów i jest to na pewno na korzyść reżimu Łukaszenki, ale z drugiej strony no po prostu te osoby nie mają wyjścia. To nie jest tylko kwestia, że mogą trafić do aresztu, ale to są osoby, które są narażone po prostu na śmierć i albo utratę zdrowia. W związku z tym też trudno się dziwić, że tak jakie decyzje są podejmowane. No, tym osobom bardzo często jest mówione wprost, że jeżeli nie wyjadą, to spotkają ich jeszcze silniejsze represje, są zastraszane, nie mają możliwości pracy, stąd rzeczywiście wyjeżdżają. Ale jak rozmawiam z tymi osobami, no wszyscy mówią o tym, że jak najszybciej będą chcieli powrócić na Białoruś i wierzą, że wrócą na Białoruś wolną też od reżimu Łukaszenki. Paweł Bobołowicz z pochodu zimowego po 100 latach odbywanego. Dziękuję za korespondencję i może przypomnijmy naszym słuchaczom. Radia Winnet można słuchać rano o godzinie, i teraz żebym w polskim czasie to powiedział, rano o godzinie 5. To może ja powiem. Powiedz. Spróbuję. W polski czas to od godziny 5 do godziny 6. Jeśli chodzi o czas na Ukrainie, to wtedy ta godzina już jest od 6 do 7. A jeżeli ktoś nas słucha na Białorusi, to jest już to najlepszy czas radiowy między godziną 7 a 8. I oczywiście wieczorem też można słuchać Nocy Białoruskich albo Białorus Żywe Nocią od godziny 23 do 2 według czasu polskiego, od 12 do 3 nad ranem czasu ukraińskiego i od 1 w nocy do 4 nad ranem czasu białoruskiego. I może jeszcze jedna ciekawostka, ponieważ już wiecie państwo, że jest obok mnie Dmytro Antoniuk, to z niedzieli na poniedziałek będzie można też słuchać audycji Dmytra Antoniuka, specjalnej audycji, która w pewien sposób pokazuje wspólnotę historyczną tego obszaru i wspólnotę Polaków, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców. Dmytro będzie prowadzić w naszej białoruskiej redakcji audycję Wspólne Skarby i będzie opowiadać o tych terenach, o historii, o turystyce i będzie się przy tym posługiwać wieloma językami, tak jak my między sobą też rozmawiamy, także tym bardziej serdecznie państwa zachęcam do słuchania specjalnej audycji. Ona zacznie się od 22 w niedzielę czasu polskiego na antenie Radia Wnet. Najpierw podsumujemy i będziemy opowiadać o tym, co działo się na Białorusi w weekend, a w nocy, w środku nocy będzie na żywo audycja Dmytra Antoniuka z ciekawym elementem, bo z muzyką rockową i niekoniecznie białoruską, chociaż wieczorem państwo możecie i w nocy słuchać bardzo dużo muzyki białoruskiej. Pamiętam taki wywiad w kolejną rocznicę, nie pamiętam już którą, nawiasem mówiąc, my właśnie przechodzimy znowu ten okres Majdanu, kiedy Dmytro Antoniuk w Radiu Wnet jeszcze w paście powiedział, czuję się
spadkobiercą pierwszej Rzeczypospolitej, więc myślę, że... I udowadnia to na pewno też na naszej antenie i to swoją akcją i zainicjowaniem akcji rok 1920 też, ale dobrze, że wspomniałeś o tych wydarzeniach, bo może warto, żebyśmy o tym pamiętali, że dzisiaj na Ukrainie jest Dzień Godności i Wolności, dzisiaj jest rocznica, siódma rocznica w początku Euromajdanu, który później przekształcił się w rewolucję godności w Kijowie i na całej Ukrainie będą odbywały się uroczystości. No jest to o tyle skomplikowane, że weekend na Ukrainie jest takim specjalnym czy głębszym lockdownem. Nie można właściwie organizować jakichś masowych wydarzeń, ale jednak o godzinie 14 na Majdanie Niepodległości w Kijowie uczestnicy tamtych wydarzeń sprzed 7 lat będą się spotykać, szczególnie też w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych, o których wspominaliśmy na antenie, ale w pewnego rodzaju rewanżu i powrotu ekipy Janukowycza i wpływania ekipy Janukowycza na wydarzenia polityczne. Między innymi przypomnę, że w tym tygodniu odbyły się przeszukania w muzeum w rewolucji godności osobom, które organizowały rewolucję godności, zostały postawione zarzuty udziału w przewrocie państwowym, a Janukowycz, który wcześniej został skazany zaocznie przez sąd na karę aresztu za właśnie doprowadzenie do rozstrzelania do tych dramatycznych akcji w lutym 2014 roku. Sąd ukraiński zdjął areszt z Janukowycza, który i tak był w sumie tylko symbolicznym aresztem. No patrząc na te wydarzenia przed rocznicą, kolejną rocznicą rewolucji godności, można powiedzieć, że robi się tym bardziej przykro. A jutro z kolei Ukraina będzie wspominać tragiczne wydarzenia Wielkiego Głodu. Paweł Bobołowicz, niezmordowany. Kiedyś zrobimy eksperyment, zobaczymy, czy godzinny wywiad uda nam się przeprowadzić. Na zakończenie powiem jeszcze, że my się troszeczkę wdrażamy. Karina Wysoczańska została zmuszona do wysłuchania audycji po białorusku. Zmuszona to jest złe słowo, po prostu zaprezentowałem jej i była bardzo uchachana słowem dobraj ranicy. Okazuje się, że osoby ukraińskojęzyczne reagują na język białoruski trochę tak jak my na czeski. Te języki są podobne i przez to podobieństwo przy pierwszym kontakcie wydają nam się śmieszne. A mi się niesamowicie podoba nazwa Sniżeń, czyli grudzień. To zresztą w ogóle nazwy miesięcy są przepiękne, ale jest coś fantastycznego w języku białoruskim. Warto posłuchać, bardzo szybko przyzwyczajamy się do jego rytmu i zaczynamy go rozumieć. Także nie jest trudnym językiem do zrozumienia dla Polaka, bo jednak do mówienia nie jest łatwe. Gramatyka wydaje mi się trudna, zresztą nie znam jej, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest przyswoił chociaż trochę język ukraiński, to wtedy białoruski rozumie w 90 kilku procentach. I cudowne sformułowanie Kaliłaska. Kaliłaska, wielki dziakuju, Paweł Bobołowicz z Kijowa. Dziękujemy bardzo. Z bazaru tym razem. Dziękuję serdecznie. Oj, przepraszam, pozdrawiam. To nawyk. Tak, oczywiście, z bazaru tym razem. A my posłuchamy w tej chwili zespołu Okeanu Elzy. Był taki wieczór, kiedy ten zespół wystąpił w składzie akustycznym, można tak powiedzieć. Ja byłem przygotowany, staram się być, nie zawsze tak się dzieje, miałem przy sobie dyktafon i nagrałem, uważam, że całkiem przyzwoita jakość, jak na takie wystąpienie przed gmachem uniwersytetu. To był zespół Okean Elzy w niepełnym akustycznym składzie. Taki występ miał kiedyś miejsce we Lwowie, ale już teraz przeniesiemy się do Łodzi, chociaż tak naprawdę cały czas rozmawiamy o Ukrainie. Tomasz Lachowski, doktor Tomasz Lachowski, dzień dobry. Jak nas słychać, długo czekałeś na połączenie, ale w końcu udało się. Byłeś uczestnikiem ważnej konferencji, którą odbywało Muzeum Rewolucji Godności. Rewolucja Godności na szlaku historii, jeżeli dobrze powtarzam nazwę tej konferencji. I w czasie tego wszystkiego zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Dzień dobry, witaj Wojtku, dzień dobry Państwu. No tak, rzeczywiście jednym z elementów, o których mówił zresztą przed chwilą Paweł Bobołowicz, świętowania tego czasu rewolucji godności, Dnia Wolności i Godności, była właśnie ta międzynarodowa konferencja, drugie już forum, pierwsze odbyło się
rok temu, jeszcze w warunkach rzecz jasna na żywo, podczas spotkania w budynku związków zawodowych, w tym tymczasowym miejscu, w którym jest Centrum Informacyjne Muzeum Majdanu. I ta konferencja oczywiście w tym roku odbyła się w reżimie online, nie było innej możliwości. Natomiast rzeczywiście już te informacje, które do nas docierały wczoraj, przedwczoraj właściwie od samego rana, że w muzeum, w budynku muzeum w siedzibie przy ulicy Ławrskiej w Kijowie dzieją się rzeczy takie jak właśnie przeszukiwania dokonywane przez policję, też przez pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Te przeszukiwania odbyły się również w domu pana dyrektora muzeum, pana Ihora Poszywajły, i to wszystko spowodowało, że już ta atmosfera dotycząca samej konferencji nieco się zmieniła, bo przecież mówiliśmy o czymś, co miało być radosnym momentem, prawda, którym Ukraina wyzwala się, czy wyzwoliła się z pewnego stanu rządów autorytarnych, czy też zmierzających do... Tutaj nagle właśnie ten rewanż, prawdopodobnie jesteśmy jego świadkami. Podczas samej konferencji z kolei doszło do takich kilku prób ataku hakerskiego, można rzecz ująć w ten sposób. Sama strona Muzeum Majdanu była również niedostępna przez pewien czas. Do naszych obrad wdarł się pewien osobnik, który raczej był po tej drugiej stronie barykady, czyli raczej był zwolennikiem ideologii Ruskawa Mira. I to rzeczywiście wszystko powoduje, że niezwykle smutno ten czas spędziliśmy. Chociaż oczywiście mówiliśmy o rewolucji godności pod wieloma kątami, z perspektywy naukowej i historycznej, i politycznej i prawnej, bo ja z kolei tutaj badam aspekty prawne. I rzeczywiście ten aspekt, którym też wspomniał Paweł Bobołowicz, że dosłownie kilka dni temu Państwowe Biuro Śledcze wezwało liderów Euromajdanu, między innymi Arsenia Jaceniuka czy Witalia Kłyczkę, właśnie w związku z zamachem stanu, prawda? Więc to też pokazuje, że no, ten czas, który miał być czasem świętowania, stał się czasem niestety politycznego nacisku ze strony tych sił, które niekoniecznie czerpią korzyść z Majdanu, z jego następstw, też z tego, że Ukraina właśnie no, zmieniła tę optykę polityczną z państwa gdzieś pomiędzy na państwo jednak dążące na zachód. Więc tutaj też chciałbym jakby w tym miejscu swoją taką szczere wyrazy wsparcia dla całej ekipy Muzeum Majdanu wyrazić, bo naprawdę jest to sytuacja zaskakująca, tym bardziej, że tak naprawdę całe to przeszukiwanie dotyczy tego, że dotyczy faktu braku zbudowania, stworzenia memoriału na specjalnej działce przy Alei Bohaterów Niebiańskiej Sotni, co jest o tyle absurdalne, że ta działka była, na tę działkę też był nałożony areszt ze strony służb ukraińskich, więc żadna budowa rozpocząć się nie mogła. A jednocześnie muzeum jest dzisiaj właśnie oskarżane niejako o ten fakt, że w jakiś sposób pieniądze zostały przez tę instytucję przyjęte, a praca nie została wykonana, co rzecz jasna nie jest prawdą, więc to też pokazuje niestety tę gorszą stronę ukraińskiej polityki i szkoda, że dzieje się to właśnie w ten wspaniały dzień wolności i godności. Tomku, czy masz jakieś teorie, jakieś wytłumaczenie, czemu to się dzieje akurat tak i akurat teraz? No prawdopodobnie właśnie nie jest to czas przypadkowy, czyli ta próba pewnej dyskredytacji muzeum. Właściwie muzeum poza Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej są jedynymi państwowymi tutaj instytucjami, które w jakikolwiek sposób, chociaż w tych pandemicznych warunkach, to jednak organizują pewne wydarzenia związane właśnie z rewolucją godności, więc
Tutaj dyskredytacja samego muzeum jest również dyskredytacją rewolucji godności, tak? No bo jeśli właśnie muzeum upamiętnia jakieś wydarzenie, a to muzeum nie jest do końca, czy jest na bakier z prawem, no to prawdopodobnie sama rewolucja godności może być nazwana zamachem stanu, a nie właśnie prawem na samostanowienie, bo ja tutaj z kolei jako prawnik międzynarodowy widzę jak najbardziej podstawy prawne do tego, żeby mówić, że Wiktor Janukowycz wówczas używając siły zbrojnej właściwie wobec swojego narodu, stracił legitymację do sprawowania rządów i stracił jakby aspekt tego, że przestał wykonywać prawo do samostanowienia narodu ukraińskiego, które z kolei to prawo wyrażone zostało bardzo wyraźnie podczas tych kilku miesięcy protestów na kijowskim Majdanie, ale też w innych miejscach Ukrainy, więc po prostu to działanie sił, które nie sprzyjają rozwojowi Ukrainy na zachód, też ukrainizacji Ukrainy, prawdopodobnie właśnie chciało zdyskredytować samą rewolucję godności. I tutaj no niestety te prokuratorskie zapędy o właśnie zamach stanu są tego jaskrawym przykładem. Doktor Tomasz Lachowski, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, a także redaktor naczelny portalu Obserwator Międzynarodowy. Dziękuję za rozmowę. Tomaszu, bardzo mnie cieszy to, że starasz się poprawnie akcentować zgodnie z zasadami wzorcowej polszczyzny wyjątki. Natomiast jest taka grupa słów jak muzeum, liceum, nauka, biblioteka, które wiele osób ma odruch, żeby akcentować na trzecią sylabę od końca, a one akurat są wredne, bo one się regularnie akcentują. Więc muzeum to muzeum po prostu. Dziękuję ci, Wojtku, za to wyjaśnienie. Tutaj też jestem pod wrażeniem, bo przyznam, że kiedy mówiliście z kolei o osobie, która włada językiem białoruskim, to byłem pewien, że chodzi o Michała Potockiego i tutaj moja intuicja mnie nie zawiodła. Także cieszę się i pozdrawiam również Michała Potockiego, chyba osobę, która naprawdę jest chyba najlepszą osobą w językach wschodnich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję serdecznie. Chcielibyśmy tak wszyscy, ale ty też nie narzekaj, ty też ich kilka znasz. Dobrze, koniec tego miodu, wracamy już do audycji, schodzimy na ziemię. Tomasz Lachowski, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Program Wschodni. Drodzy słuchacze programu wschodniego, dzisiaj miało być troszeczkę inaczej i chciałem zacząć od autopromocji, od wydarzenia, które rozpocznie się już za kilka godzin. Rozpocznie się o godzinie 14 czasu polskiego, a 15 tutaj we Lwowie. Od wielu lat, już po raz ósmy, odbywa się festiwal filmowy Emigra. Jest to festiwal poświęcony filmom emigracyjnym. To będzie bardzo szerokie pojęcie tego słowa, bo jak mówi organizatorka i kierownik artystyczny Agata Lewandowski, to są nie tylko filmy o emigracji, to jest nie tylko festiwal filmowy dzieł o ludziach, którzy wyjechali ze swojego kraju, ale nawet takich, z których, mówiąc tutaj niegramatycznie, kraj wyjechał, takich, którzy mieszkają po prostu poza granicami swojego państwa. A dlaczego powiem, że jest to autopromocja, ponieważ dzisiaj odbywa się lwowska edycja, za tydzień będzie edycja w Chicago, 2 tygodnie temu albo 3 była warszawska edycja. Oczywiście czasy są takie, że nie spotkamy się w salach kinowych ani w innych salach, co jest bardzo przykre, bo najlepiej, najpełniej odbiera się takie rzeczy, sztukę w towarzystwie innych ludzi, no ale niestety tak się nie da tym razem. Natomiast to, co Państwu bym polecał, to oczywiście włączyć komputery o godzinie 14 bądź 15 w innych strefach czasowych. Na stronie Kuriera Galicyjskiego, ale kanale YouTube'owym, czyli YouTube Telewizja Kurier Galicyjski, TV Kurier Galicyjski lub po prostu na stronie emigra.com jest taka strona festiwalowa. Tam jest odniesienie do playera i dzisiaj Lwów będzie studio filmowe Lwów, czyli jak gdyby redakcja filmowa, część redakcji Kuriera Galicyjskiego, Karina Wysoczańska.
o której Państwo często w środę słyszą i czasami w sobotę, która realizuje audycję tutaj na miejscu, jest również osobą, która ma na swoim koncie filmy, która zajmuje się nie tylko realizacją audycji radiowych, ale nawet ta działalność filmowa czy działalność telewizyjna pochłania ją bardziej niż to, co my robimy tutaj. A zatem troszeczkę może poszeleści, ale nie chciałbym czegoś stracić dzisiaj w pierwszej części tego festiwalu. Zobaczymy film Nie rzuć im ziemi, o którym już kiedyś opowiadaliśmy w naszej audycji albo w audycji środowej i rozmowa z Eugeniuszem Sałą, twórcą filmu. Ten film jest poświęcony polskim wioskom, o których też często wspominamy, o tych miejscach, które są takim zasobem inteligencji dla Lwowa. Tu wielu młodych Polaków przyjeżdża na studia, zostaje. Takie osoby to m.in. nasi koledzy redakcyjni Eugeniusz Sało, Aleksander Kuśnierz, którzy tu zostają, jak gdyby zasilają tą polskość we Lwowie, a więc będzie to film poświęcony tym wioskom. Prywatnie jeden z moich ulubionych. W następnej części tego festiwalu lwowskiej edycji będzie panel poświęcony świętej pamięci Mirosławowi Rowickiemu, który jest założycielem Kuriera Galicyjskiego i był redaktorem naczelnym przez 13 lat. A zatem zobaczymy wspomnienie o nim i film Pokucka Troja. To jest film o wsi, którą Mirosław świętej pamięci ukochał. Tam może nie zamieszkał, bo praca mu nie pozwalała, ale tam miał dom. Będzie również rozmowa z Kaliną Wysoczańską, o której już dzisiaj wspominaliśmy i która realizuje tę audycję. Również kabaret Czwarta Rano, który stali słuchacze znakomicie znają. Będzie fragment koncertu, będzie teledysk. Właściwie ciężko powiedzieć jakiej konwencji, takiej huculsko-karpacko-kabaretowo-dekadenckiej, więc będzie takie dziwne połączenie Huculka, Ksenia, czyli Całuj, nie żałuj. No i oczywiście rozmowa z kierownikiem artystycznym Sławomirem. Muszę się tutaj skupić, bo Jarosław Gowin często się pojawia w mediach ze Sławomirem Gowinem. Kalina Wysoczańska pokazuje mi, że mam niewiele czasu, a ja zapowiedziałem dopiero połowę festiwalu. Rozmowa również z Maciejem Mieczkowskim. Ci, którzy się interesują Wileńszczyzną, znakomicie znają to nazwisko. To jest rodzina właściwie literatów i dziennikarzy. To jest Polak z Wileńszczyzny, który mieszkał w Kijowie przez kilka lat. Napisał o niej książkę. Będzie również rozmowa z nim. Materiał o dwujęzyczności we Lwowie. Ciekawy reportaż zrobiony przez naszą redakcję. Rozmowa z jedną z bohaterek tego reportażu, Katarzyną Łozą, która... Ci, którzy się interesują Lwowem, znają portal Lwów Info. Z pewnością z chęcią obejrzą. Katarzyna Łoza jest blogerką i prowadzi ten portal. Wiele osób stąd czerpie dużo informacji o Lwowie. Jako osoba związana z Kurierem Galicyjskim, to nawet troszeczkę jej zazdroszczę tego. Ale będą również prezentowane filmy o emigracji gdzie indziej. Lęgszel, znaczy Tęsknota, znakomity film o Polakach w Norwegii. Wybory Miss Polonia Argentyna, ślub góralsko-latynowski, trochę śmieszny reportażowy materiał i bardzo dobre filmy. Chudzielec, Krzysztof Suchowierski, Kolos z Białegostoku w reżyserii Tomasza Wiśniewskiego, któremu dziękujemy za to, że można ten film udostępnić jednorazowo. Spowiedź emigranta, reżyseria Wojciech Kuś, tam będzie Czesław Mozil występował. I na zakończenie festiwalu taki ciepły film, Tajemniczy sojusznik, reżyser Piotr Fudakowski. Też dziękujemy, że możemy tutaj zaprezentować jednorazowo przez internet we Lwowie to dzieło. I last but not least, Świat jest teatrem, film o Polskim Teatrze Ludowym ze Lwowa oraz pokażemy Państwu, przybliżymy postać pani Luby Lewak, która niedawno obchodziła 50-lecie działalności artystycznej. Także gorąco Państwa zapraszam. Mam nadzieję, że internet nie będzie sprawiał żadnych psikusów, bo różnie to bywa. Godzina 14 czasu polskiego, 15 czasu ukraińskiego. Z jednej strony można próbować od strony ukraińskiej, to znaczy kanał
TV Kurier Galicyjski albo po prostu Festiwal Emigra 2020. Dziękuję Państwu za uwagę. Wojciech Jankowski, na zakończenie trochę prywaty, ale ci, którzy interesują się tymi tematami, myślę, że znajdą tam dla siebie dużo ciekawego. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich w Warszawie, w Krakowie, przede wszystkim w Wrocławiu i na całym świecie i zapraszam na Festiwal Emigra, lwowską odsłonę. Za tydzień będzie w Chicago, więc też może Państwo coś ciekawego tam znajdą. Karina Wysoczańska realizowała, Franek Żyła pilnował wszystkiego w Warszawie. Dziękujemy Jaśminie za pomoc i kontakt w czasie tej audycji. Wojciech Jankowski żegna się z Państwem w środę, najprawdopodobniej ja, a za tydzień prawdopodobnie Paweł Bobołowicz w programie wschodnim. Do usłyszenia. Program wschodni.